Niech z1 i z2 będą dwiema różnymi liczbami zespolonymi i niech z będzie równe 1 minus t razy z1 dodać t razy z2. Dla pewnej liczby rzeczywistej t spełniającej takie nierówności, że t jest większe od zera i mniejsze od jedynki. Jeżeli argument w oznacza argument główny niezerowej liczby zespolonej, to wtedy mamy tutaj takie cztery propozycje odpowiedzi i to jest zadanie z gatunku tych, gdzie każda z tych odpowiedzi może być zarówno fałszywa, jak i prawdziwa. Nie jest powiedziane, ile jest fałszywych, ile jest prawdziwych. Trzeba dla każdej oddzielnie to rozstrzygnąć. No dobrze, to żeby rozumieć dobrze treść zadania, to zacznijmy od tego, co to jest ten argument, główny. Wiecie, co to jest argument liczby zespolonej? Jak nie wiecie, to zachęcam do obejrzenia filmów na temat postaci trygonometrycznej. Jak mamy płaszczyznę zespoloną, zwaną czasami diagramem Arganda, tak jak tutaj rysuję, na osi poziomej mamy część rzeczywistą, na osi pionowej mamy. Część urojoną liczby zespolonej. No i gdzieś na tej płaszczyźnie jest nasza liczba zespolona z. Jakiś to jest punkcik na tej płaszczyźnie, który możemy połączyć z podporządkiem układów współrzędnych promieniem. No i teraz argument tej liczby zespolonej z, to jest ten kąt, jaki ten promień tworzy z dodatnią półprostą osi rzeczywistej. Ten kąt to jest argument liczby zespolonej z. No i wiecie, że argument jest określony niejednoznacznie. No, bo jest określony z dokładnością do 2 pi, do dowolnej wielokrotności 2 pi. No i argument główny oznacza, że my właśnie pozbywamy się tej niejednoznaczności i określamy sobie argument główny liczby wspólnej z jako taki, który należy do pewnego ograniczonego przedziału od minus pi do pi. Z lewej strony ten przedział jest otwarty, z prawej jest domknięty. No i w ten sposób jest to pewne ujednoznacznienie. Oczywiście to ma swoją wadę, dlatego że tak określony argument jest nieciągły na tutaj na ujemnej osi rzeczywistej. Dlatego, że jak dochodzimy od dodatnich kątów, no to argument się zbliża do pi, a jak idziemy od strony ujemnych kątów, to się zbliża do minus pi. Więc jak przechodzimy przez tę oś, to przechodzimy przez taką nieciągłość. Nieciągłość, gdzie różnica wynosi 2pi. No i to jest coś, czego się nie, nie da pozbyć. To znaczy, każda taka funkcja jest nieciągła, więc tu, tu się nic na to nie poradzi. No ale wróćmy do naszego zadania. Zajmijmy się na razie punktem A. Sprawdźmy czy to równanie w punkcie A jest prawdziwe. No więc zacznę od tego, że przekształcę ten pierwszy składnik tej sumy po lewej stronie. Czyli napiszesz sobie, że Z odjąć Z1 to się równa. No i tutaj wszędzie gdzie mam Z, zastąpię Z tym wyrażeniem, które tutaj mam po prawej stronie, licząc na to, że coś mi się uprości, bo wyrażę wszystko przez Z1 i Z2. Czyli zamiast Z Będę miał to, co tam było po prawej stronie. No to ja od razu tutaj wymnożę ten nawias. Czyli będę miał Z1, odjąć T razy Z1, dodać T razy Z2. No i tutaj jeszcze było minus Z1. Minus Z1. Czyli Z zastąpiłem prawą stroną tego równania. Dobrze, teraz mogę zauważyć. Że tutaj mi się Z1 odejmie. No i tutaj to, co mi zostanie, to ma wspólny czynnik T. Mogę T wyciągnąć przed nawias w tym wyrażeniu. No i tutaj mam minus Z1 plus Z2. No to napiszę to w takiej kolejności, że to jest Z2 odjąć Z1. Dobrze, teraz mogę skorzystać z takiej własności modułu, że moduł iloczynu to jest iloczyn modułów. Czyli to będzie moduł z t razy moduł razy moduł z2 odjąć z1. No a t jest na mocy treści zadania liczbą rzeczywistą i w dodatku liczbą dodatnią. Czyli moduł z t to będzie po prostu równy t, bo to jest liczba rzeczywista dodatnia. Czyli to będzie t razy moduł z2 odjąć z1. To jest. Uproszczona postać tego pierwszego składnika sumy. Zajmijmy się więc tym drugim. No i zrobię to samo, czyli przepiszę go. Z odjąć z2 równa się. No i teraz znowu zastąpię z tym, co tutaj już wcześniej używałem, prawą stroną tego równania, czyli będę miał z1 odjąć t razy z1 dodać t razy z2. No i tutaj było odjąć Z2, no to zostaje odjąć Z2. No i muszę przekształcać to dalej. No to tutaj mi się nie odejmie tak jak w poprzednim, ale zauważcie, że tutaj mogę wyciągnąć przed nawias z tych dwóch składników Z1. Czyli wyciągnę Z1 przed nawias i nawiasie zostanie mi 1 odjąć t. Z tego drugiego Mogę też wyciągnąć z 2, ale wyciągnę sobie minus z 2. Po to, żeby w nawiasie mieć jedynkę z plusem, a tę z minusem. Czyli wyciągnę minus z 2. No i zostanie mi w nawiasie 1 z tego, a z tego mi zostanie minus t. I to, to się rzeczywiście zgadza. Jak wymnożę z 2 razy 1, to będę miał ten składnik z minusem, bo jest minus z 2 razy 1. I minus z2 razy minus t, minus i minus da plus, czyli będę miał plus t razy z2. Czyli to jest na pewno dobrze. To znaczy, że wartość tego wyrażenia jest taka sama jak poprzednio. No i teraz mogę, tutaj mam wspólny czynnik, no to mogę go wyciągnąć przed nawias. Czyli będę miał 1 odjąć t razy z1 odjąć z2. Znowu skorzystam z tego, że moduł iloczynu to jest iloczyn modułów, czyli to będzie moduł z 1 minus T razy moduł z Z1 odjąć Z2. No i teraz, co to jest 1 minus T. No wiemy, że T jest liczbą rzeczywistą, ale liczbą rzeczywistą mniejszą od jedynki. Czyli jak od jedynki odejmę T, to będę miał liczbę rzeczywistą dodatnią, dlatego że to jest mniejsze od jedynki, czyli moduł z 1 minus T to będzie po prostu 1 minus T. No to ja to napiszę, to się równa. Teraz zwykły nawias, zamiast modułu 1 odjąć t razy z1 odjąć z2. No i to jest uproszczona postać tego drugiego składnika naszej sumy. No to teraz wezmę te składniki i do siebie dodam, czyli pierwszy jest równy t razy moduł z2 odjąć z1, a drugi ma postać 1 odjąć t razy moduł z z1 odjąć z2 Teraz jak mamy takie wyrażenie i to wyrażenie to one z pozoru wyglądają na różne bo tu mamy z2 odjąć z1 a tu mamy z1 odjąć z2 ale później mamy moduł z tego A to jak mamy moduł różnicy to wszystko jedno w jakiej kolejności one są dlatego że możemy zmienić znak tutaj w obu tych wyrażeniach czyli tutaj zmienić na minus tu zmienić na plus Czyli tak, jakby wyciągnąć minus 1 przed nawias, ale moduł z minus 1 to jest 1, czyli to nie zmienia wartości tego wyrażenia. Czyli to jest to samo, co t razy z2 odjąć z1, dodać 1 minus t razy moduł z z2 odjąć z1. No i teraz dzięki tej zamianie tutaj znowu mamy wspólny czynnik. Moduł z z2 minus z1. To mogę go wyciągnąć za nawias i w nawiasie zostanie mi. T dodać 1 odjąć T razy moduł Z2 odjąć Z1. No i widzimy, co się dzieje. T i minus T się odejmuje. Zostaje po prostu 1 razy moduł Z2 odjąć Z1. Czyli tyle jest równa ta suma po lewej stronie naszego równania. Że to jest moduł z z2 minus z1. Na po prawej stronie mamy moduł z z1 minus z2. No ale to już przed chwilą to przerabialiśmy tutaj. Mogę napisać, że to jest równe modułowi z1 odjąć z2, dlatego że mogę zawsze minus 1 wyciągnąć przed nawias, a moduł z minus 1 to jest 1, czyli to jak zwykle wszystko jedno, czy to jest moduł z różnicy z2 minus z1, czy moduł z różnicy z1 minus z2. To jest dokładnie tyle samo. No i teraz widzimy, że to, co tutaj dostaliśmy, to jest dokładnie to samo, co mamy tutaj po prawej stronie. A zatem nasze równanie A jest spełnione, no a prawdziwością kolejnych odpowiedzi zajmę się w kolejnych filmach.